Halo, halo, siema widzowie, kolejny odcinek Deliver Us to the Moon. Jak coś, to delikatnie mogę być na samym początku przymulony i taki głos mogę mieć. Dopiero co wstałem, widzowie, jest 10 rano, a tu szybko trzeba odcinek na 14 wrzucić. Więc witam was, możecie zostawić lajka, komentarz i subskrypcję, a my kontynuujemy sobie dzisiaj naszą przygodę w grze Deliver Us to the Moon. Dowieźcie nas na księżyc. Gra po takim czasie wydaje się dość stymulująca. W sensie nie wydaje się turbo, ole za... Gonga. Wydupsyłem. Wydaje się... średnio ciekawa jak dla mnie. Najgorsza może nie jest, ale też nie jest najturbo ciekawsza jaka mogła być. Ale co, oczywiście myślę, że to jakaś cutscenka jest. Oczywiście dajemy jej szansę. I to co się zadziało w poprzednim odcinku, to w sumie nie mam pojęcia co. Zupełnie nie pamiętam co się wydarzyło w poprzednim odcinku. Co się wydarzyło w poprzednim odcinku? A, przysłaliśmy chyba jakąś energię tutaj. I misję mamy zresetuj zasilanie w centrum księżycowym. Tak, teraz cały centrum księżycowe ma energię. No to chyba gituwa, mi się wydaje, tak? Wszyscy mają tego, energia? Wszystko jest w porządku? Tutaj jak walnę diagnostykę, to będzie miodzio? O to im chodzi? Czy nie? Ja dopiero wstałem i ja nie wiem, co tu się dzieje, widzowie. Wybrałem diagnostykę w reaktorze, To kurwa? Wykryj kolej jednoszynowa do reaktora wyłączono. No, czyli to nie będzie oczywiście takie łatwe, tak? A, dobra. A jednak będzie. Rozumiem, że dzięki temu odblokują nam się nowe ścieżki. A, jakiś pociąg nam się odblokuje, okej. No i co, widzowie? Próbujemy rozwiązać zagadkę, czemu tu jest kurwa pusto. Czemu tu nie ma ludzi. Czemu wszyscy uciekli? A my mamy się teraz dostać do wejść do centrum księżycowego koleją jednoszynową. Okej, tylko trzeba to teraz dobrze znaleźć. Stacja kolei jednoszynowej. Wygląda, że tędy. Miałem fajny początek przygotowany, żeby powiedzieć. Nie, przecież my stąd przyszliśmy. Chyba, że tutaj jest jakaś kolej, której ja wcześniej nie zauważyłem, tak? Coś takiego? Dobrze to kminie? Kumam? Miałem fajne w ogóle przygotowane, słuchajcie, a tu zbugowane. Co tam za teksturkami? Miałem w ogóle, słuchajcie, fajnie przy... A, z drugiej strony, miałem fajnie przygotowany początek, bo pomyślałem, że zacznę tak. Ja już spaliłem to, to powiem. Myślałem sobie, że zaczniemy dzisiaj odcinek mówiąc tak. Widzowie, skaczemy sobie po księżycu, bo byłem tam na księżycu przed chwilą, tak? A teraz, widzowie, mam nadzieję, że będziemy skakać później w kosmosie i że nie będziemy skakać po głowach zombiaków, jak je spotkamy, tylko po dikach ludzi. Bo mam nadzieję, że spotkamy ludzi, a nie zombiaków. Coś takiego miało być na początek, widzowie. Ciekawe myśli z samego rana. To miało być śmieszne, wyszło trochę cringe'owe. Mogę to jednak powiedzieć w następnym odcinku jako początek. To było śmieszniejsze wtedy. Dużo. Dobra, widzowie, dopiero wstałem, dajcie mi spokój. Ciekawe, czy wy jesteście tacy mądrzy, jak dopiero otworzycie oczy i zjecie śniadanie. Nawet kawy, widzowie, nie wypiłem. Ale dobrze. No szczerze mówiąc, chcę się oduczyć pić kawę i tylko pić kawę, kiedy na przykład trenuję albo coś takiego, żeby tak działała mi tylko wtedy, kiedy faktycznie, żebym jej używał w ogóle, tylko wtedy, kiedy faktycznie jest potrzebna. No i zgaduję, że musimy tutaj wejść do środka, tak? Ja tym będę sterował? Dobra, już mam, widzowie, doświadczenie w sterowaniu pociągami. Lecimy! Bull pizda! Bip, bip.
Jak nie widzieliście odcinków. Jak nie widzieliście odcinków z tego. No to a tu co się dzieje? Kurwa, z pociągów. To zobaczcie, nazywa się jeden odcinek Jana Honen z Osta Maszynistą, a drugi do John Sins. I was attacked by an AZ unit and lost consciousness. The reasons for this attack remain unclear. Co nas zaatakował? Ase? Robot? Or any of the other facilities. I'm going to cross the frontier now, passing Copernicus Outpost 1, to get to Tombow and try to figure out what caused the MPT failure. Whoever finds this, please try to contact me. Alex, end recording. Dobra, mam nadzieję, że nie laguje, chociaż widzę pominęte klatki 169. 176. Nie podoba mi się to. 187. Trochę przylagowało. Poczekajcie. Nie no, widzowie, nie może być tak, że to w jakimś będzie lagować. Z dwie klatki pominięte. Co to ma być? Tab. Cel. Uzyskaj dostęp do terminalu kolei maszynowej. Damy radę. Tylko mnie wypuśćcie. Tyk. Gdzie my w ogóle pojechaliśmy? Nie wiem. Słyszę dźwięki jakieś? Słyszę. Czy się boję? Właśnie zaskakująco nie. Dzisiaj się obudziłem z większym... z większą, kurczę, odwagą, jeżeli po, dnia, po dniach, dniach poprzednich. A nie, nie powinienem, bo tutaj coś... Tutaj to... Nie, to chyba tak miało być. Wyglądało na samym początku, jakby ktoś tu wziął jakimś pazurem rozdupcył. Dobra, potrzebujemy jakiegoś kodu. Zgaduję, że ten kod znajdziemy w różnych innych pomieszczeniach. Tylko wystarczy dobrze poszukać. Tylko czy nie możemy tędy? No czemu no? Dali się trochę pobawić, a nie tylko biegam prawo, lewo. No kogo to interesuje? Dobra, kolejna cutscenka, dawaj. All Copernicus 1 colonists, this is an evacuation. The reactor at Tombow has suffered a critical malfunction. We're here to evacuate you to Copernicus Moon Hub. Whoa, calm down. Who sent you? We're here on official orders of the Lunar Council. The Lunar Council? Frank, do you see anything strange happening across the MPT network? I've got nothing out of the ordinary. Tombow seems fine to me. Perhaps you could explain a bit more first. This is for your own safety. The situation will be explained by the Council when all colonists arrive at Moon Hub. So, MacArthur calls the shots now, huh? We don't have time for this. Just take them. What? Get your hands off me! Evacuation crew to MacArthur, we're progressing to stage two. Outpost crew and the package are on their way to Moon Hub. We didn't receive any word from the others at Reinhold, though. Nie, w ogóle Gera jest trochę cicho, widzowie. Trochę chyba za cicho. Cicho. Za cicho. Raz, dwa. Chyba Gierka powinna być głośniej. Wiecie, co jest zawsze zaskakującego w nagrywaniu z samego rana? Jedna rzecz. Jedna rzecz jest najbardziej zaskakująca. To, że zanim ja się zorientuję, że nagrywam, w ogóle wejdę w ten świat, troszeczkę się obudzę, to patrzę na licznik zegarka, tam jest napisane, że od 10 minut już nagrywam odcinek. Ja do końca nie mam pojęcia, co powiedziałem przez te 10 minut. To zawsze mnie dziwi. Zawsze, szczególnie w Gotiku tak było, bo w Gotiku dość mocno trzymałem te nagrywanie dwóch odcinków dziennie przynajmniej. Tam bardzo mocno było zauważalne to, że wstawałem faktycznie zawsze, nagrywałem z dwa odcinki i jakoś tak mijało 50 minut i nawet nie wiedziałem, że te 50 minut minęło. This is Pearson Station Engineer Sarah Baker again. Traveled to this outpost from Moon Hub, where I was sent to investigate the blackout together with my expedition partner. Moon Hub was completely deserted when we arrived, and we were unable to bring the MPT back online. We got separated and lost contact. I'm traveling towards Tombow alone to continue my investigation. The only lead I have is that something has happened at the reactor facility. The entrance to the monorail station here is blocked. So I have to find another way to cross the landscape. Pasjonujące. Dzięki za tą informację. Giga przydatna. Mogę tam jumpnąć? No kim byłbym? Nie byłbym sobą, gdybym był głodny i nie spróbował, tak? O. Zaraz się zbugujemy i będę gierę od nowa resetować. Dobra, jednak spina się. Bo coś wymyślili tu tą drabinę chyba.
Nie, ale ja bym se jumpnął na dół, no, ale mi nie każą widzowie. Ty, no czasem nie pomija klatkę widzowie, widzę na waszym filmie, muszę zapamiętać, 278, jeżeli pomija jakąś klatkę, to natychmiastowo zareaguję. I spróbujemy coś zoptymalizować. 278. Dobra, no przeczytajcie sobie w poradniku zmianę oto, opon masowanie. Mocowanie, ważne wskazówki, fajno. Powrót. Badaj, o, badanko, skanowanko. Opona, baza danych. Przebita opona, Sarah nie była szalona w mechanii. Co? Nie była szkolona w mechanika sprzętu, lecz inżyniera oprogramowania. Mimo to odkryła inny sposób na pokonanie terenu, zmieniając przebitą oponę w porządkowym księżycowym łaziku. Jednak biorąc pod uwagę ograniczony zasięg łazików, nie wiadomo, czy da radę dojechać nim do kompleksu Tambauga. Brzmi jak jakieś nie meksykańskie, tylko afrykańskie, kurcze plemienie. Plemienie Tambauga. Trochę tak brzmi. A, bo ja tu mam w ogóle latarę, ja kompletnie o tym zapomniałem. Palaj latarę. Szukamy jakiejś notki z jakimś kodem, bo musimy otworzyć, kurwa, drzwi. Notka z kodem. Gdzieś tu musi być jakaś notka z kodem. Mam nadzieję, że ona jest gdzieś tutaj, no. Notka z kodem, notka z kodem. Musi gdzieś tutaj, widzowie, być notka z kodem, no. Żebym nie chodził 20 minut. Dlatego nie lubię przygodowych gier. Albo takich, w których nie za bardzo się dzieje jakaś ochwyć. Okej, mogę to chwycić, tylko gdzie ja bym się z tym chciał udać? Właśnie na pewno teraz chyba nigdzie. Może to się później przyda, jak będziemy chcieli wejść do jakiegoś łazika, bo teraz nie widzę. Zawsze miałem taki problem z tymi grami przygotowymi, zawsze mi wkurzało, jak grałem w takie gry. Lego też są często takimi grami, że właśnie na pewnym etapie często po prostu nie wiesz, gdzie masz dalej iść i mnie to zawsze denerwowało. Osobiście lubiłem sobie pograć w jakieś Lego giereczki. Szczególnie jak przychodziłem sobie do kogoś i nie mieliśmy co robić, to sobie odpalałeś Lego gierę i sobie grałeś po prostu i sobie o czymś gadałeś i się fajnie bawiłeś. Była taka gra o tym starszym panie z balonem. Nie wiem, jak to się nazywało. Była taka gra wizowy. Widzę, że pominęło dwie klatki, więc czekajcie. Dobra, chciałbym, żeby te jakości nagrania były jak najlepsze, jakie się da. Staram się to w miarę zoptymalizować. Nie wiem, czemu jest zużycie karty 100%. Jest to chyba powiązane z tym, że po prostu od wczoraj nie resetowałem komputer. I sorry widzowie za to. Ale mam 100% zużycia karty, albo ta lokalizacja, w której się znajdujemy, jest absolutnie tragicznie zoptymalizowana. Albo ewentualność jest taka, że po prostu, no, tak jak mówię, komputer nie został resetowany. Albo ograniczenie FPS-ów nie do końca działa tak, jak powinno działać. Ja mam napisane, że jest równo 61, bo mam taki ogranicznik FPS-ów, specjalny program. I on zazwyczaj działa, ale może w tym wypadku mu się coś, kurczę, zepsuło. Istnieje też taka szansa. No potrzebujemy kodu. Szukam tego kodu i nie widzę. Nie widzę. 2222, nie ma. Błąd. Error. Hasło nieprawidłowe, to są jakieś kartki. A nic na nich napisane nie ma. Tutaj kartka? Nie. No to powinno być raczej widoczne, kurwa. Są dwie lokalizacje tutaj, ja tej kartki nie potrafię znaleźć. Odlot się chyba gierka nazywała, o której wcześniej mówiłem. Też była, to super gierka była i świetnie się grało. Wygrałeś z kimś w dwójkę. Jedną postacią, ktoś drugą postacią, zajebiste. No tylko, tak jak mówię, ilość zblokowania, ilość razy, w której się zblokowałem, zaskakująco wysoka. No nie mogę znaleźć kartki. Halo? Karta? No nie będziemy też biegać w kółko, więc widzimy się, jak tą kartkę gdzieś tutaj muszę odnaleźć, albo jakieś tajemnicze pomieszczenie, do którego... Słyszycie? Tylko w tym miejscu słychać jakieś rzeczy, ale to nie wiem, czy z telewizora? Nie, bo podchodzę do telewizora, nic nie ma, jak podchodzę tutaj. Tam jakieś dźwięki rozmów albo coś takiego. No nic widzowie, widzimy się za chwilę, jak to ogarnę, znajdę tą rzecz. Chyba, że ja muszę jechać dalej na przykład. Muszę jechać dalej?
Mogę, w ogóle mogę jechać dalej? Ej, maszynista wrócił. Halo, szefito. Daj się mi usiąść. Wiem, była interakcja, ale... Ja bym zgaduję, że nie o to chodzi. Baterię mamy rzucić chyba. No więc dobra, idę szukać tej notki i otworzyć te drzwi. Widzimy się, jak ją znajdę. Ej, widzowie, rozwiązanie tej zagadki naprawdę nie jest takie łatwe, jak wam się wydaje. Patrzcie. Musimy znaleźć dokładnie to miejsce, je rozbić, później pewnie wlecieć tym naszym stateczkiem tam i coś wykminić, nie? Chciałem tylko nadmienić, że nie patrzyłem na poradnik na YouTubie, wszystko ogarnąłem własnoręcznie, także giga pochrząb, mózg z rana działa. Myślałem, że może jeszcze na tej drugiej stronie się coś znajduje. No, tak myślałem, że właśnie do jakiejś rury pewnie będziemy musieli wejść, bo nie widzę notatki, która by działała. No, wchodzimy na wyższy poziom, widzę tutaj wyższy poziom zagadkowy, tylko dlatego mi jest potrzebna, o, no i widzicie, jak się wszystko łączy, dlatego to potrzebuję, bo inaczej nie będę w stanie tego tam uciąć. Rozumiem, myślałem, że to trochę na później może nam służyć, do później, tylko ja tam nie jestem w stanie za bardzo wjechać, ale mam nadzieję, że tak wystarczy. Wystarczy? O, wystarczy. Dobra, miodzio. Dawaj plazmą. Pyk, 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 pyk. Dobra, ja jestem kurwa... O, jaki zadowolony, że Vito stoi. No, nie będę ukrywać, że jestem z siebie kurwa dumny. Wyskity, tylko teraz tak. Lewa strona, prawa strona. Wydaje mi się, że strona lewa. No nienawidzę tych tuneli, autentycznie kurwa, no nienawidzę. Nie no. Serio, nienawidzę tych tuneli po prostu. To jakiś głupek totalny wymyślił. No, do góry, do góry. Co są za dźwięki? A to są te... Czemu dźwięk tego otwierania się tego gówna musi brzmieć, jakby ktoś mi chuchał do kurwa ucha? Ale widzowie. Nawet gdzie my jesteśmy teraz? W ogóle. Witam. Jesteśmy... Czy my tu byliśmy? Gdzie? Halo? W ogóle teraz możemy sobie wejść do tych. Tutaj na przykład. Dobra, ta interakcja. Pyk. Kurwa, nie chuchaj. Okej, jesteśmy. Rozumiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tam właśnie, bo cały początek zaczyna się mniej więcej tak. Słuchajcie, że zobaczyłem, że tutaj da się wejść. I pomyślałem, że właśnie trzeba tutaj wylecieć tym. Naszym. O jest! 1881. 1881. Pewnie zapomnę ze 3 razy. Zobaczyłem, że da się tam wlecieć, tylko że akurat tam się nie da. Więc jakby musiałem podążyć za tunelami i wykminić, że jest to w innym miejscu. I tak się znalazłem w tamtym miejscu i zobaczyłem, że można to tam uciąć. 1881 bodajże, tak? 1881. I tak nieźle, że zapamiętałem to wszystko. Interakcja. Wszystko w porządku, miałem ci znać. Frank niedługo przyjedzie. Frank to jest klucz do zrozumienia, co Rada planuje od tak długiego czasu. Jestem już tak blisko. 3 pociągi jednoszynowe wyjechały z Stambułga. Jeden z Huygensena, a 2 do centrum księżycowego. Pierwszy pociąg do centrum powinien być niedługo na twojej stacji, ale drogi nie... Drugi nie przyjedzie, póki nie dostanie potrzebnych mi odpowiedzi, co? Nie wiem, nie rozumiem co, ale zgaduję, że musimy znaleźć coś tu ciekawego, prawda? Prawda? Bo w innym wypadku na chuja bym tu przyszedł. Prawda? No obawiam się, że nie do końca, prawda? No halo? Jest tu coś ciekawego? Wyczerpany, lecz zdeterminowany astronauta podąża za stropem.
tropem starej przyjaciółki. No fajno, fajno. A co tu się otwiera? To wejście? To na jaki kij ja tu w ogóle przyszedłem? Zbierz, no mogę zebrać, no ale... Na jaki kij ja tu przyszedłem? Jak tu nic ciekawego nie ma. Trzeba lecieć dalej? No nie wiem. Użyj kodu, aby dostęp do terminalu... Do terminalu kolei jednoszynowej? A, no tak właśnie myślałem, że nie bezsensownie raczej tu przyszedłem. Czyli tutaj jest taki sam kod jak tam. 1881. Pyk. Otwórz drzwi. Odblokuj usługę. Okej. Dotrzyj na dach, aby przekierować lokalne zasilanie słupa. Kurwa, ile na tych stacjach kosmicznych roboty jest? O, tu są te dźwięki. Takie słyszę w prawej słuchawce. Wy pewnie nie, bo wy aż tak głośno gierki jak ja raczej nie macie. Ale ja słyszę. Tam gadają z jakiegoś powodu. Pewnie jest to błąd po prostu gierki. Tak bym strzelał. Dobra. Oglądaj kasenkę. Helium package and Copernicus outpost 1 personnel have arrived in Moon Hub. 2 godziny po awarii. Evac crew 2 is still nowhere in sight though. We've been trying to reach them but we're getting no response at all. How should we proceed? Seal the door and make your way to Moon Hub. The fuel needs to be in place before we arrive with the Tomboy evacuees. Sir, the other crew won't make it in time if I do that. They'll miss the launch. They know what they signed up for. Seal the door. Yes, sir. Yes, sir. No i co? No ta, jakieś drzwi tu otwarli, tego, fajno, fajno. Mam dotrzeć nadal na dach. Misja jest taka sama. Dobra, wreszcie się przyda nasz robot, jest trochę bardziej użyteczny. Bo oni chuchają, a to chucha... To chucha to jest ten dźwięk taki zjebany. Ja mam ciągle wrażenie, że ktoś mi chucha do ucha. Ło! Brzmi jak początek NME Imagine Dragons. No tak brzmi. Nie rozumiem. Jeszcze do końca o co chodzi. A ja mogę tak czołem? Przyciski otworzyć? Chyba nie. Dobra, jeszcze nie kumam o co za bardzo tutaj chodzi. Ale jesteśmy na Księżycu i mamy się gdzieś dostać. Mamy się ewakuować i pewnie będziemy jechać koleją jakim znowu. Mamy tu coś na żółto, więc może po kolei. Może po kolei, może to. I co jak kliknę to, poczekaj. Okej. No to nie jest łatwe zadanie. I teraz muszę co? Pyk? Dobrze tak minie? No nie, za bardzo, bo teraz jeżeli kliknę to... Jeżeli dobrze rozumiem w moim rozumowaniu, to wszystkie rzeczy musiałyby być niebieskie. Tak według mnie to by musiało wyglądać. I są kable, które... To jest jakaś specyficzna kombinacja, którą muszę rozkminić. Jo pierdula. Ty, to nie będzie łatwe. To jest logiczne myślenie i zagadka, widzowie. To się kurwa od początku nie mogło skończyć dobrze. Ocie dupco. Uda się. Zupełnym przypadkiem, ale się uda. Pozdrawiam z rodzinką. Dobrze zrobiłem? Zapisywanie jest. Istnieje szansa, że zajebiście zrobiłem. O, otwarte. Przycisk. Through. Otwierać. Ostrzeżenie brak tlenu. Brak tlenu. 3 minuty jeszcze mam. Na to, żeby tutaj sobie pobiegać. Pamiętaj, śmiesznie ta postać biega na tym księżycu, w tej gierce.
Widzę, że trochę się klatek pominął ze 100, ale nagrywam ich pewnie 400 milionów na cały film, więc sorry widzowie, jest jakieś przycięcie, to ja się postaram to naprawić. Ta gierka niestety jest zoptymalizowana, tak, że nie jest zoptymalizowana i nie za bardzo jestem w stanie sobie z tym poradzić. Jaka jest misja w ogóle? Wejść do placówki Copernicus 1 koleją maszynową. Fajno. Tylko jak? To jest moje pytanie. Koleją maszynową do placówki Copernicus. A czemu tutaj? Ty, tu błąd jest, pa. A nie, dobra, bo ja po prostu wtedy nie biegam i nie jest na czerwono. Jak biegam, to się więcej tlenu zużywa. Szybciej. To nie jest takie 3 minuty. No dobra, tylko jak ja mam tam kurczę wejść? Koleją maszynową, ale ja tu nie widzę nic. Szczerze mówiąc, co mógłbym potencjalnie zrobić. Tu bym mógł skoczyć? No ale... Chyba nie za bardzo mogę. Tutaj nic się nie dzieje, jak tu wejdę? Jak pójdę na lewą stronę? No to też nie. A mi się kończy tlen i mam go na jakąś minutę. Proponuję szybką ewakuację do środka, mam nadzieję, że wtedy się ten tlen odnowi. Jak wyjdę, to już nie będę miał na minutę, tylko na... no. I miodzio. Ja bym sobie to jeszcze raz to zobaczył ten filmik w ogóle. Bo bym dzięki temu wiedział, co... Co się mniej więcej stało. Co kliknął. Właśnie zastanawiam się, czy w takich momentach też oglądać to drugi raz z wami, czy... Czy... Nie do końca. Czy oglądać to solo. To mnie zastanawia. Status sieci, no dobra. Ale... Ale co dalej? Ja bym to rozkminić solo, ja lubię takie gry. One mnie nawet jarają, jak sobie to solo rozkminiasz, nie? Wtedy czujesz, że żyjesz, kurwa, że przeszedłeś grę, ty. Ale no chyba nie rozkminię za bardzo. Chyba, że to musi być na jakiś inny kolor. To... Ale to bez sensu, bo mi się właśnie zajebiście chyba zrobi... Skanowanie, pokaż. Pyk, baza danych. Ruch kolei jednoszynowej pomiędzy centrum księżycowym i Tobuką przebiega bezpośrednio, budząc wątpliwości. Muszę szybko czytać, bo co utrudnienie dotarcie reaktora w centrum księżycowym, bo mi się jakby kończy mi się tego, widzowie. Tlen mi się kończy, więc chciałbym to w miarę szybko przeczytać. No i co z tego? Jak ja nie jestem w stanie tego w żaden sposób kurwa naprawić. Czy ja czegoś nie rozumiem? Znaczy na pewno czegoś nie rozumiem. To chyba bardzo, nie wiem, inne kolory trzeba? Dawaj, chodź tu, jednostka. Pyk, pyk, pyk. A nie, ty już nie możesz, tu już jest zablokowany. Kurwa, nie wiem, co jest, trzeba zrobić tutaj. Nie wiem, widzimy się za sekundę. Ty widzowie. Po szukaniu w poradniku, w sensie po oglądaniu gameplayu, żeby znaleźć, naszła mnie taka myśl, że przecież my mamy wrócić do placówki. Bo kiedy nie nagrywasz, to twój mózg działa. No trochę bardziej się skupiasz na rozgrywce niż na mówieniu. No ja tak nagrywając odcinki skupiasz się na tym, żeby coś mówić, żeby kontrolować, czy nie zacina i robisz tysiąc rzeczy na raz. Ale jak sobie na chwilę się zatrzymałem i popatrzyłem na gameplay, to przecież my mamy wrócić i jechać dalej. A przecież kurwa, my przyjechaliśmy stąd, więc my po prostu chyba mamy wrócić, o ile się nie mylę. Najzwyczajniej w świecie my mamy z powrotem wsiadać do fury. No. To zupełnie inaczej, słuchajcie, działa mózg, kiedy nie nagrywa się odcinków, naprawdę. Kiedy nagrywasz odcinki, jednak bardzo skupiasz się na tym, żeby nagrać jakiś fajny materiał. Żeby coś z nim rozmawiać, żeby coś z nim mówić. A propos, słuchajcie, odcinki z Deliver Us to the Moon pojawiają się raz dziennie, razem z odcinkami z Darkest Dungeon.
i tak się będzie pojawiać, aż nie zakończymy albo Deliver Us to the Moon, albo Darkest Dungeona. Teraz będą te dwie serie naprzemienne. Przy okazji widzowie, możecie wpaść na Discorda, tam informacje różne, ciekawe rzeczy, ewentualnie na Twitcha. Tam może kiedyś zrobimy jeszcze streama. Combo track access denied. Communication with closest Ewentualnie na mój drugi kanał i możesz sobie zobaczyć Rewinda. Albo tam takie lepsze produkcje. Ale szyba brudna. Dobra, w ogóle mogę, nawet nie mogę taba kliknąć, nic nie mogę zrobić. 40 FPS-ów. Co? No. Miałem kliknąć F. F nie klikłem. Aha. Ta, było F klikać. Nie spodziewałem się, że nagle będę musiał klikać jakieś F. Tombo track access denied. Communication with closest base operator offline. Robot jaki ten, zdziwiony. Przerażony trochę jak my. Dobra, czyli teraz seria quick eventów. Myślę, że damy. Tylko widzowie laguje, poczekajcie. Czy teraz nie będzie lag. Tak, F, F, F. A, A! Wcześniej było F. Wcześniej było F. Chyba. Albo jeszcze przewidziałem. Kurwa, jeszcze raz. God damn it. No co, rozdupcyłem nas 3 razy, panie robot. Dziś robotem ty się odrodzisz, chyba gorzej. W sensie jesteśmy. To jest gra komputerowa, otrząsij się. A nie tak na mnie patrzysz. Dobra, teraz mi się uda, widzowie, kliknąć. Tak. A. Prawda? A. Pyk. Okej, okay, ja jestem skupiony fest. Mam absolutnie no ale hamuj jakoś. To co mam zrobić? D! Kurwa, jak trzęsie widzowie. F! Jeszcze raz, tak? Ostatni raz. Ostatnia próba, widzowie. Ale to jest kurwa ciężkie, bo masz ułamek sekundy przy 30 FPS-ach, mimo tego, że mam wszystko na najniższej grafice, jakie idzie. Żeby tylko nie lagowało. I musisz dobrze klikać. To nie jest takie łatwe. W Batmanie mieliśmy tak, że jak było napisane E, a klikłem Q najpierw, a później E, to się nic nie działo. Tutaj, kiedy kliknę D zamiast A i później A, to jest tragedia i trzeba od nowa, więc tutaj jest bardziej skillowe to. Dobra. To jest optymalizowane, to miejscowe jest tragicznie, widzowie. Tragicznie, ale to już naprawdę nie jestem w stanie nic na to poradzić. Dobra, A. To znamy już kombinację, więc postaram się nie wywrócić. Teraz powinno być D, prawda? D. Wow. F. Jeszcze będzie jakieś coś do kliknięcia? Klikłem F, dałem radę. Hamulce. Dawaj. Wow, mam 3 FPS-y, elegancko. O. Błąd giereczki, widzowie. No, nie wierzę. Send report, send report. Dobra. No nie no, muszę dokończyć to do jeszcze raz. Dotrzyjmy na miejsce tam. Dobra, wracamy przy końcówce, gdzie byliśmy wcześniej. Hamowanie. Hamowanie wykonane. Błąd?
Nie widzę, żeby... Jest dobrze, jesteśmy dalej niż byliśmy wcześniej. Jest elegancko. Oddychaj, bracie. Miojo! Zapisywanie. Dobra, ostrzeżenie, brak tlenu. Jakie misje? Przetrwaj kolejną jazdę... Co? Przetrwaj jazdę kolejną... Koleją jednoszynową. To jest nasza misja, no to przetrwałem. Elegancko zostało przetrwane, tylko teraz by się przydało jeszcze wejść jakoś do środka. Dobra, to już też elegancko zoptymalizowane, znaczy elegancko. 100% zużycia karty graficznej dla najniższych. Ale zaraz to zmienimy na epickie, widzowie, co? My nie zmienimy, pewnie, że zmienimy, dobra. Szybko tutaj trzeba zaciągnąć powietrza. Bierz. A, to tu się rozwala, bierz. Interakcja, dobra, tu nie jestem w stanie wejść, chyba. A jestem. Tylko nie jestem. Tutaj też nie jestem, więc nie mam zielonego pojęcia, co teraz, tutaj. Pyk. Trzeba to szybko załatwić, widzowie, pakujemy się do środka. Bierzemy naszego kompana, czy nie? Czy z buta lecimy? Chyba z buta lecimy. Go. Przetrwać. A co tu jest, tylko powietrze? Kurwa, tu tylko... Powietrze tu jest tylko. Bardzo niedobrze. Jakieś rury? Nie, dobra, nie. Jest coś więcej niż tylko powietrze. Myślę, jak tak raz tylko jeden odcinek dziennie, czyli tam pół godzinki, 40 minut dziennie, to wam powiem, że łatwo sobie zapomnieć o tym. Pakujemy się do środka. Mam nadzieję, że błędu nie popełniłem. Tlen. Jest łatwo zapomnieć w ogóle mechaniki, słuchajcie, gier. Interakcja. Co to jest? Bateria. Nie no, pakuj tą baterię chyba. I zamieniamy na tego, nie? I on tutaj siup, czy nie? Nie, on widzę tam może gdzieś wlecieć, pokaż. Nie, to raczej nie tutaj. Mamy jeszcze trochę tlenu, więc mamy chwilę na to, żeby się zastanowić, co robić dalej. Nie, chyba nie robotem. Otwieraj tutaj. Więcej tlenu, bierz tlen, otwieraj, interakcja. Interakcja z graczem, tak jest. Nie, tlen, pyk. Ło. Jeszcze raz, tutaj, tlen, pyk. Nawet dwa tleny, elegancko. Bierz tlena. Szybko, tlen. I co tu trzeba zrobić? Śluza. To nie jest, kurwa, takie łatwe, widzowie. A trzeba wymienić baterię po prostu, tak? Bo ona jest jakaś zużyta. Też jest pierwszy raz mam taką mechanikę, że jakby muszę wymieniać baterię. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie było. Także też jest to nowość, ale dobra. Mój genialny umysł 300 IQ na spokojnie sobie z tym poradzi. Miodzio? No, w teorii chyba miodzio, ale... Ale co nam to... Kurwa, co nam to dało teraz? Nie. Ja muszę tam wejść jakoś. A co jak ty to zeskanujesz? Co to da? A, dobra, kumam. Interakcja, tam do góry. Panie Robo. Pach, my wchodzimy... Nie, poczekaj. My najpierw robo, bo nam się czas kończy. Interakcja. Wyłącz. My się pakujemy do środka. Interakcja z robotem. Cyk, pyk. I robo włącz od nowa. Pyk, interakcja. I my jesteśmy w środku, walimy śluzę. Pyk. Nie wiem, jak robot do nas przyjdzie. I elegancko. Zapisywanie, odzyskujemy tlen. Jesteśmy już, słuchajcie, mniej więcej na połowie w ogóle... Połowie giereczki, tak mniej więcej, więc jeszcze z 5 odcinków nas czeka. Myślę, że możemy zobaczyć tą ostatnią cutscenkę tutaj, co tu się stało. I zakończymy dzisiejszy odcinek. Nie wiadomo skąd, 5 godzin przed awarią. You get a report on the tracks and look for a way to repower the monorail platforms. I'll find the operator to board the train for evac. Let's go. Wait up. Let's go. Window at your 6, control center. I have eyes on it. Go check on the train. I'll take care of this. Okay.
Dobra, jeszcze krótkie info chciałem powiedzieć odnośnie, słuchajcie, Darkest Dungeona. Pamiętajcie o tym, że Darkest Dungeon jest serią nagrywaną, którą nagrywałem kilka dobrych miesięcy temu i dopiero teraz dogrywam gdzieś tam końcówki i to była bardzo długo nagrywana seria, czyli pierwsze odcinki 4 miesiące temu, później kolejne 3, później kolejne 2 i teraz będziemy kończyć tą serię. To takie info odnośnie Darkest Dungeona, ale wrzucam te odcinki, bo trochę ich mam, a my widzimy się w następnym odcinku czy z serii Darkest Dungeon, którą prowadzę teraz, czy z tysiąca innych gier, które nagrałem, czy z Deliver Us to the Moon. Do zobaczenia, widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Zostaw lajka, komentarz, suba, pani na Twitcha, Discorda i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się ciepło. Cześć.